Długo tu pan mieszka? Tutaj. Tutaj, Tu mieszkam. Ja wiem. Po wyjściu z więzienia chyba pan tutaj trafił, tak? Trochę czasu już. No tak, ale no. Jak brat zmarł. Jak brat zmarł? To z bratcią ślub wziąłem. Pamięta pan coś może z tamtych czasów, jak pan walczył, jak pan się ukrywał? No, pamiętam. W 40 roku. W 40 roku? Kiedy wyjeżdżali na Sybir. Na Sybir. A ja byłem na postanowku 3 miesiące. W 40 roku. No i po postanowku jestem. Stan synka ze mną. Musi się kościń, to nie mówić. Ze mną wybierze, że go było na Syberię. Ja tam się ukrywać. I tak się zaczęło. Zrazu byłem w BH, później do AK. Przeszło, poszło, wszystko. Bóg wie, jak będzie jeszcze, no. A jak wyglądało takie życie codzienne? Proszę? Jak wyglądało takie życie codzienne w tamtych czasach? A teraz może jakieś takie różnice pan widzi? No pewno, że człowiek przeszedł i więzienie i las i... No teraz w mieszkaniu jest, no. To było lacku pechu. A może coś utkwiło panu tak szczególnie w pamięci? Jakiś jeden moment, jedno wydarzenie? Takie no. Szczególne? No to była zdrada. Byliśmy w Wenowskich Lasach, okrążeni. Nas było wtedy 12. Tak rozbili w ten nas, tak, tak później tak się sypało. Pod Bóg płynęło. I jakoś wiem, szczęście u Boga, że jakoś przeżyłem. To dużo tam osób okrążyło ten las? Proszę? Dużo osób okrążało tam ten las, w którym się pan znajdował? No, ja wiem. Jechali ze wszystkich stron. Jak Zamość. Dublin. Rzeszów. Te Janowskie Lasy. Dużo osób stamtąd wyszło żywych? Przeżyło? Razem z panem? Raz. Dwa. Ku pięciu do zbysła. Siedmiu zginęło. Halo? Zostali zabici. Zostali zabici, zamordowani. Rozstrzelali? No tak, musi. Jedni zginęli za boju w tym, a inni później. Jeden zmarł.
Niektórzy na pańskich oczach ginęli. Proszę? Niektórzy na pańskich oczach ginęli. No, na pańskich oczach to nie. Ja... Ostatnio się wycofywali, nie? To i na widowisko, bo tam to było kopane. Widzieli, że jesteśmy. Niedaleko ich są byli okopani. Rozproszyjemy się. To wtedy nas było pięć i to jeden zabity był stół, a czterech i ja z nimi się ukrywałem kolana. Ja pod takim wykroczem. Oni gdzieś takie gałęzie wleźli i to przetrwali, a jeden z osób zabity. A później się pan sam ukrywał, tak? Tak. W tym bunkrze, nie, który pan... Nie, 9 lat musi sam, 9-8 jakoś tak. Kupa czasu. Proszę. Kupa to... czasu. No. Ale byli też dobrzy ludzie, którzy przynosili panu jedzenie, tak? Byli, tak, tak. Byli dobrzy i niedobrzy, ale... Dobrzy i źli. Tak, ale więcej było dobrych, jak niedobrych. Po tych wszystkich zdradach to pewnie ciężko zaufać było komukolwiek później. No tak. Trzymał pan pewnie w tajemnicy. Tak. Ale uważa pan, że było warto się poświęcić? No tak. Gruzja albo Syberia, albo śmierć. Dużo osób wtedy wywożono na Syberię. Proszę? Dużo osób wtedy wywożono na Syberię. Pańskich bliskich czy znajomych? No tak. Zabici tam ustali i wrócili. Paru wróciło. Tylko Tomek to się znał z okręgu, nie? Tylko to widzisz, to ciągnął się pod sam Lublin. No oni w całej Polsce zabijali, rabowali. Niektórym się udało. Dziewczynom przeżyli. Są według ludzi dobre ludzie byli, to przeżyli, a byli tylko niedobrzy, to... Byli z Bogiem, to Bóg i z nimi był. Proszę? Z Bogiem byli, to Bóg razem z nimi też. Tak. To dużą rolę odegrała dla pana wiara w Boga. No pewno. Nie to tak natchnienie było, tak jakby... Ktoś ręką kierował. I tak to wszystko szło. Takie przysłowie. Bez Boga nie droga, ale to i prawda. A co było dla pana najgorsze, na takie najtrudniejsze do zrozumienia? No, i pani. Najgorsze to byli ludzie. Ludzie. Tak. Zdrajcy pewnie. Byli, no, byli dobrzy ludzie i niedobrzy. I że Polak Polakowi taką krzywdę potrafił zrobić, no. Nie? Nie do pomyślenia. Przekupywani byli za pieniądze, za jakieś rzeczy tam. Tak, tak. Byli, że pracowali z nimi i z nami też
byli z tym mieli kontakt, czyli bili się, ale mieli z nami kontakt. Razem ze swoją małżonką prowadził pan gospodarstwo? Nie, no tam ja po 2 hektary krowinę. I tego. A tu później się Pazamowca, tutaj PG, bo to mnie był PGR, tak zwane. To co myślą, że tyle potrwa i będzie tak długo się ciągnęło to wszystko. Tyle lat pan poświęcił ojczyźnie? Warszawy. A co by pan może chciał przekazać młodym pokoleniom, młodym ludziom? Żeby byli dobrzy i szanowali się. Tak. Człowiek człowiekowi krzywdy nie robił. Tak. Najgorsze jak znajomy, znajomy go zdradza, prawda? To jest najgorsze. Tak. Człowiek się nie spodziewa, że to tak bliska osoba, nie? Tak. Ale byli dobrzy ludzie. To ważne. Pomagali panu? No pewno. Jakby przeżył, aby nie ludzie. Nie. Tyle lat. Były takie czasy ciężkie, no i trudno. I przeszło, przepadło wszystko. Ale co tak nazwać można tak? Byli dobrzy ludzie i niedobrzy. Tak może być. Dokładnie. Tak. A dzisiaj inaczej jest to samo. Są dobrzy i źli. I źli. Tak. To zależy też od wychowania w domu. Od domu, od wychowania, od ojców. Od wiary. Chcieliśmy jeszcze bardzo serdecznie podziękować. Za przyjęcie. Za zaproszenie nas do pana. Dziękuję. Za przyjęcie nas za tutaj serdecznie. Za opowiadania. Pachną? Coś? Ładne kwiaty. A miał pan jakieś hobby? Proszę. Hobby. Jakieś zainteresowania? Jakieś zainteresowania to pan miał? Czym się pan interesował może? Tak, co pan lubił robić? No to zależy. Jakie były czasy, jak wszystko szło. Coraz głośniej o panu jest wszędzie. Mówią o panu dużo ludzie. Teraz? Tak. Dużo na pana temat słychać. W mediach. Nawet w Nowogardzie. W Nowogardzie o panu wiedzieli. Słyszeli. No to trochę znajomości jest. Jeden od drugiego ty się dowiaduje. No tak. Byli ci chłopaki. Znowu kawałki. Co jeszcze Polacy są? Są. Co? I zawsze będą. I zawsze było tak. Zdrajcy pewnie też, ale Polacy też. To no najważniejsze to się nie poddawać chyba. Mieć nadzieję. Oj, proszę, panie. To wszystko opisać. Trudno słowami. To być szczerze. Ciężko wyrazić nawet słowami. Tak jest. To, co człowiek przeżył, to co... Tak. I lecik jest randofile. Trzeba było tam być. Tak. Żeby to zobaczyć, tak odczuć na własnej skórze. Ale to było rozmaicie. Byli ludzie i ludziska, jak to mówią. I dzisiaj tak jest, myśli panie, dzisiaj to... Że mniej jest, ale dzisiaj są ludzie, którzy... Tak, właśnie. Będą w torek na się chodzić. Do drugiej liceum. Jesteśmy w klasie ratowniczo-medycznej. Mamy mundury dzisiaj na sobie. Nasze mundury.
bardzo się cieszymy, że mogliśmy od Pana usłyszeć jakieś wspomnienia, bo to jest takie... No, duże przeżycie dla nas też. Tak, jest doświadczenie czegoś nowego i przybliżenie całej sprawy tamtych czasów, gdzie mogliśmy tylko poczytać w książce. I tylko mam daty i wydarzenia, gdzie jak naprawdę tak było. Jak to wyglądało z perspektywy zwykłego człowieka? To musi jest książka jedna, to pod telewizorem. To dużo. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego. No, 190. Prawda? 3 albo 2 jakoś tak. Oddziały Garbatego? Tak. Jest pan na zdjęciu? Tak. Pan Andrzej Kiszka, pseudonim Dąb. No. Tu leży, chyba nie? Leżą od lewej. Tak, to pan. To pan. No. Na dział uniestowej prowincji. I tutaj jest... Tu duży gnojdów chłopaków, duży zabuka. Było to nieznanych tylko. Tak, pewnie. Tylko się zdjęcia są. Powinien być pan z siebie dumny. Tyle pan zrobił dla ojczyzny, dla Polski. Może książkę ktoś o panu napisze? Może książkę ktoś o panu napisze? Ty książek to jest on. No. Nie jedna, już nie jeden artykuł. Tak, pewnie. Widziałyśmy, czytałyśmy już też. Mamy w szkole nawet mamy książkę tam. O panu jest napisane. I wywiad z panem też jest. O co? Jaki artykuł? Jest artykuł w książce. Szkoda, że nie przywieźliśmy. Tam jest o... właśnie żołnierzach niezłomnych. Jest pan tam opisany, pana życiorys, historia cała. Jak pan trafił tutaj też na Sienno Dolne. Tu jest takie pobieżne. Tak. To naprawdę opisać, jakby tak, to w głowie się... czasu by brakło. Tak, to w głowie nie mieści się, pani, bo to lata to nie było przecież. Dokładnie. To tam nie rok, a nie pół. No właśnie. Tylko by lata. Pewnie, że tak. To my już będziemy się powoli zbierać, nie będziemy pana już męczyć. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo i życzymy dużo zdrówka przede wszystkim. Dziękuję. To zaszczyt dla nas. Jeszcze przyjechali. To my dziękujemy, bo dla nas wielki zaszczyt móc z panem porozmawiać.